poniedziałek do Polski przyleci wiceszef komisji Franz Timmermans na rozmowy o reformie sądownictwa. Na jednym z portali... Polscy, godzina trzecia. ...że spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Beata Bumecka. W sprawie reformy sądownictwa Bruksela i Warszawa mają zdania odmienne. Polski rząd mówi, że korekty w reformie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom komisji i że teraz ona powinna zrobić kolejny krok. W nieoficjalnych rozmowach można usłyszeć, że chodzi o wycofanie pozwu przeciwko Polsce z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o sądach powszechnych. Jednak wiceszef komisji Franz Timmermans, który prowadzi rozmowy z Polską, uważa, że korekty w reformie są niewystarczające i że nadal istnieje zagrożenie dla praworządności. Na temat sytuacji w Polsce odbędzie się debata na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W Brukseli ambasadorowie państw członkowskich mają zdecydować, czy dojdzie do oficjalnego wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej. To byłby kolejny krok w procedurze, którą prowadzi Komisja Europejska. O tym, że nadszedł czas na taki krok, mówił jej przedstawiciel w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z unijnymi ambasadorami. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju ogłosił wstępny kształt pytań, jakie mają pojawić się w referendum konsultacyjnym w sprawie zmian w polskiej konstytucji. Prezydent do referendum w sprawie konstytucji po szerokich konsultacjach zaproponował 15 pytań, które oprócz zmian w ustawie zasadniczej dotyczą m.in. wzmocnienia władzy prezydenta, obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, ochrony rodziny, polskiego rodzinności. A to takie dziadostwa, po co komu takie serce? Jeśli będzie o to wnioskować co najmniej milion obywateli. Po co komu taka piosenka rano? Czas na ostateczny kształt i liczbę pytań, które zostaną zawarte we wniosku referendalnym. Ostateczne pytania będą kiedy? No wtedy, kiedy będzie składany wniosek. Do momentu składania wniosku jeszcze wszystkie propozycje co do modyfikacji czy jakichś innych pytań ewentualnie nawet mogą zostać rozpatrywane. Wniosek o organizację referendum najwcześniej po 20 lipca ma trafić do Senatu, gdzie odbędzie się dyskusja nad ewentualnym kształtem oraz datą organizacji plebiscytu. Prezydent chciałby, by referendum w sprawie zmian w konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada tego roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych panuje powszechna opinia, że szczyt prezydentów USA i Korei Północnej w Singapurze miał historyczny charakter. Wielu ekspertów wyraża jednak sceptycyzm co do rezultatów spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Amerykańscy analitycy są zdania, że nawet jeśli podpisane przez prezydentów Trumpa i Kima porozumienie doprowadzi do likwidacji koreańskiego programu nuklearnego, to będzie to długa droga. Były dyrektor CIA Michael Hayden ocenił, że podczas szczytu w Singapurze Koreańczycy złożyli jedynie ogólnikowe deklaracje. Jedynym nowym elementem jest nasza zgoda na zaprzestanie dorocznych manewrów z sojusznikami z Korei Południowej. To bardzo znaczące ustępstwo, ocenił Hayden w wywiadzie dla CNN. Były amerykański negocjator Robert Einhorn powiedział, że w tej chwili nie jest jasne, czy w zamian za wycofanie się przez prezydenta Trumpa z manewrów wojskowych Stany Zjednoczone dostały cokolwiek w zamian. Bruce Klinger z konserwatywnej fundacji Heritage powiedział dziennikowi Wall Street Journal, że jest bardzo rozczarowany szczytem. Według Klingera wszystkie zobowiązania Korei Północnej znajdowały się już we wcześniejszych dokumentach. Jednak kongresmen z Nowego Jorku Lee Zeldin w wywiadzie dla telewizji Fox News ocenił wyniki szczytu w Singapurze jako bardzo dobre. Zeldin przekonywał, że Donald Trump i jego współpracownicy nie pozwolą na to, by Korea Północna po raz kolejny oszukała Amerykę. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Polska pokonała Litwę 4-0 w towarzyskim meczu piłkarskim na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dwa gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski, dla którego były to 54. i 55. trafienie w narodowych barwach. Kapitan reprezentacji Polski przyznał, że zwycięstwo cieszy, ale nie warto do niego przywiązywać wielkiej wagi. Na pewno to było dobre przetarcie dla nas, łapanie pewności siebie, może tej takiej czasami lekkości, której wcześniej brakowało, więc pod tym względem myślę, że parę rzeczy na pewno się przydadzą. Mecz z Litwinami był ostatnim sprawdzianem podopiecznych Adama Nawałki przed rozpoczynającymi się w czwartek Mistrzostwami Świata. I na koniec prognoza pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, zwłaszcza na północy i południu okresami duże i wówczas przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura od 20 stopni do 24, chłodniej miejscami na terenach podgórskich i nad morzem od 17 do 20. Wiatr przeważnie słaby, w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3 wracamy do rozmowy Doroty Kani. Powtórka programu.
poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Dzień dobry, panie dyrektor. Panie pośle, był pan wczoraj na posiedzeniu KRS-u. No to nie było posiedzenie, to było takie spotkanie. Spotkanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, również z przedstawicielami kancelarii prezydenta w Belwederze. Bardzo bym powiedział ciekawe spotkanie. Dlaczego? Po pierwsze, bardzo długo trwało, to znaczy rozmowa się bardzo dobrze, powiedział, układała. Pan prezydent wiele ciekawych wątków poruszył. Bardzo mi się podobało chociażby podnoszenie przez pana prezydenta takiej właściwej diagnozy stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, to znaczy dwóch największych bolączek. Po pierwsze, przewlekłości postępowania, to znaczy obywatele idąc do sądu mają świadomość, że to potrwa co najmniej 3 lata, a druga rzecz, braku wystarczającego zaufania do sądownictwa powszechnego. I tutaj słuszna uwaga pana prezydenta, że sądownictwo administracyjne jest całkiem nieźle oceniane przez Polaków. Oczywiście zdarzają się słowa krytyki, chociażby po ostatnim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące chociażby nazewnictwa ulicy w Warszawie. Natomiast generalnie sądownictwo administracyjne nie spotyka się z taką krytyką społeczną jak sądownictwo powszechne. I ta diagnoza jest absolutnie słuszna. I pan prezydent nawet podniósł kwestię chociażby dyskusji o sądach pokoju, tak aby ograniczyć kognicję sądownictwa powszechnego, aby sądy skupiły się na sprawach istotnych, bo spraw typu szczekający pies, hałasowanie nocą jest bardzo dużo w polskich sądach, a one są tym samym trybem, tą samą procedurą, co poważne przestępstwa kryminalne przez polskie sądy procedowane. Borys Budka nie przyszedł. Czy rzeczywiście, jak pan to ocenia? Ja rozmawiałem z Borysem Budką bodajże w czwartek, w ubiegłym tygodniu, kiedy również był telefon do mnie ze strony sekretariatu KRS-u, czy będę uczestniczył. Ja wówczas oczywiście potwierdziłem, że będę z panem prezydentem też rozmawiał. Borys Budka, pytany przez mnie, dlaczego nie będzie brał udziału, powiedział, że ma po prostu wyjazd wcześniej zaplanowany w ramach klubów obywatelskich bodajże. Nie chcę przekręcić, ale wiem, że wtedy coś miał. Nie chcę go tłumaczyć, po prostu przekazuję, jak mi powiedział. Nie wydaje mi się, żeby jego absencja była spowodowana niechęcią do prezydenta czy też do KRS-u. W wypowiedziach jego nie widać, żeby pało zbytnią miłością. Nie było również pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzaty Gersony. No tak, dało się zauważyć nieobecność jednego z najważniejszych sędziów w Polsce. A to jest o tyle istotne, dlatego dopytuję o stanowisko i to, co się działo wczoraj na spotkaniu w KRS-ie, ponieważ w dalszym ciągu Komisja Europejska, pomimo zmian i pomimo dostosowań ustaw o sądownictwie, chce wdrożyć artykuł 7 przeciwko Polsce. Przynajmniej są takie zamiary. No, wydaje się, że nie ma woli politycznej, aby dalej procedować w trybie artykułu 7. Jest to w tej chwili, bym powiedział, takie trochę kukułcze jajo. To znaczy zostało przez kogoś podrzucone. W tej chwili nie ma za bardzo paliwa politycznego, aby Polskę atakować i zgadzam się chyba z Jackiem Sariuszem Wolskim, że jak najszybciej tą kwestię trzeba poddać pod głosowanie i po prostu odrzucić, bo to po prostu wisi nad Polską, ale również nad Komisją Europejską. Oczywiście oponenci Polski, ci wewnętrzni i zewnętrzni, będą podnosić kwestie wymiaru sprawiedliwości. To też było również wczoraj rozmową, tematem rozmowy z panem prezydentem, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przede wszystkim kwestia, bym powiedział, uspokojenia nastrojów w ramach samego środowiska sędziowskiego. Bardzo dużo pracy czeka Krajową Radę Sądownictwa z racji na liczne konkursy, które już, a które zaraz będą ogłaszane na wolne stanowiska sędziowskie. No, czeka nas, patrząc na kwestie demograficzne, mocna wymiana pokoleniowa w polskim wymiarze sprawiedliwości. To znaczy ci sędziowie, którzy na początku lat 90. wchodzili do zawodu, no w tej chwili przechodzą w stan spoczynku. I będzie to na pewno duża zmiana, jeśli chodzi o korpus sędziowski w Polsce.
Czy powinny się zmienić pierwsze prezes Sądu Najwyższego? Czy Małgorzata Gersol powinna zostać, czy powinna odejść, pana zdaniem? No ja jeszcze sobie tego pytania nie zadawałem. Teraz pan prezydent, a to ja zadaję teraz. Pan prezydent wczoraj nam również to pytanie zadał, w znaczeniu takim, że poinformował, już poprosi Krajową Radę Sądownictwa o zaopiniowanie wszystkich sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia i podpadają pod przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, czy to z Sądu Najwyższego, czy z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc wówczas na to pytanie odpowiemy. Ale czy pana zdaniem osobiście powinna odejść, czy powinna zostać? Pani prezes póki co do tej pory nie złożyła takiego wniosku z tego, co jest mi wiadome, z informacji prasowych i nieoficjalnych, więc wydaje mi się, że jej wolą jest podejście. No ale ja nie pytam o wolę pani prezes, tylko pana. Ale nikogo do niczego zmuszam. Proszę mnie zacząć, pani redaktor. Ale... Jeśli ktoś nie ma woli, to ja do tego się porządkowuję. Jeśli pani prezes złoży wniosek o wydłużenie kadencji, no to ja... Miałbym wątpliwości, czy to wydłużenie powinno mieć miejsce. No właśnie o to chciałam pana zapytać. Panie pośle, dzisiaj pan prezydent ma prawdopodobnie przedstawić pytania referendalne. Jak Kukiz 15 podchodzi do referendum konstytucyjnego? Co o tym myślicie i co pan o tym myśli? Myślę pozytywnie, to znaczy my jesteśmy zwolennikami w ogóle w większej mierze udziału społeczeństwa w stanowieniu prawa, w wypowiadaniu się w sposób wiążący przez obywateli. Jesteśmy zwolennikami takiego mechanizmu zwanego dniem referendalnym, czyli aby jeden dzień w roku takie pytania, które nurtują opinię publiczną, które są ciężkimi tematami dla parlamentu, były poddawane właśnie w tym dniu referendalnym pod głosowanie. Ja słuchałem z wielką ciekawością tego zakończenia cyklu debat konstytucyjnych na Stadionie Narodowym, nie bezpośrednio będąc tam, tylko właśnie za pośrednictwem Polskiego Radia 24. I z wielką ciekawością słuchałem również tych, w mojej ocenie, pytań, które pan prezydent podczas referendum będzie starał się zadać Polakom. Pytań istotnych, dotyczących kwestii polskiej przynależności do Unii Europejskiej, ale nie w znaczeniu takim, czy mamy należeć, czy nie, tylko kwestii dotyczącej prymatu polskiego prawa nad prawem unijnym, co się wydaje coraz bardziej koniecznością, jeśli chociażby patrzymy na zachowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i redefinicji pojęcia małżeństwo. Polska konstytucja mówi jasno, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzna, rodzina pozostaje pod szczególną opieką państwa. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma co do tego wątpliwości. Tutaj wprowadza niepotrzebny zamęt. Pytania dotyczące modelu ustrojowego, to znaczy, czy chcemy modelu prezydenckiego, gdzie prezydent jest wyposażony w znacznie większe i szersze prerogatywy, czy chcemy modelu kanclerskiego na wzór niemiecki czy też brytyjski, gdzie to szef rządu dysponujący większością parlamentarną kształtuje w większym stopniu tą rzeczywistość władzy wykonawczej. Jak również pytania dotyczące wymiaru sprawiedliwości, czy też pytań dotyczących praw obywatelskich, bo to również w wystąpieniu pana prezydenta się pojawiło, taka kwestia nurtująca część społeczeństwa, mianowicie kwestia zdrowej żywności. Czy Kukiz 15 poprze pana prezydenta, jeżeli chodzi o referendum konstytucyjne? No, wydaje mi się, że tak. Mówię, wydaje mi się, bo jeszcze nie znamy do końca pytań. Na pewno będziemy namawiać obywateli do zabrania głosu wiążącego podczas referendum. Pytanie tylko, czy do tego referendum dojdzie, bo tutaj mamy niestety sprzeczne sygnały ze strony senatorów, a pamiętajmy, że w tej procedurze referendum prezydent za pośrednictwem Senatu składa to rozporządzenie o zwołaniu, o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego. Pytanie, jak się zachowa Senat, czy poprze prezydenta w tych staraniach, czy też zablokuje to referendum.
Panie pośle, ostatni sondaż pokazuje, według oczywiście, no jest to tylko sondaż, tak, pokazuje, że Kukiz 15, że ma spore problemy, podobnie jak PSL i Nowoczesna, nie dostałibyście się do Sejmu. Duży wzrost SLD, 10% poparcie. Z czego to wynika? A ja nie znam tego sondażu, powiem szczerze. To jest sondaż afera z piętą, to zaszkodziła PiSu, że PiSowi spada, ale w dalszym ciągu jest duża przewaga z Platformą Obywatelską. Sondaż przeprowadzony w dniach 7-8 czerwca. Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska, Porozumienie traci 5 punktów, ale to jest sondaż dla Rzeczpospolitej. Jednak mimo tego spadku poparcie dla PiS jest najwyższe i wynosi 33%. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska 26, na trzecim miejscu znalazło się SLD 10% poparcia. Za podium z poparciem po 6% znaleźli się PSL, Kukiz 15, Nowoczesna ma sprawę problemu, nie dostałaby się do Sejmu, Nowoczesna by się nie dostała, PSL i Kukiz 15 by się dostali. No to już się uspokoiłem. To już się pan, ale poparcie... To był pierwszy sondaż, tak, którym jesteśmy poza stawką. Wyraziłam i wyraziłam się nieściśle, ale jednak w porównaniu z wynikiem sprzed 2,5 roku, no to jest jednak... Ja w niedzielę widziałem sondaż dla Telewizji Polskiej, gdzie w zasadzie wyniki były analogiczne z wynikami z 25 października 2015 roku, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska w zasadzie na poziomie tym samym, uwzględniając 3% błąd statystyczny, natomiast my mieliśmy 8, SLD miało 7, czyli tyle samo co w wyborach parlamentarnych, i PSL 5 punktów procentowych, więc tutaj wielkich zmian nie ma. To znaczy, jeśli obserwujemy poparcie dla ugrupowań politycznych, to można powiedzieć, są one stabilne za wyjątkiem jednego uczestnika, to znaczy Nowoczesnej, bo Nowoczesna osiągnęła wynik około 7% w wyborach parlamentarnych, potem w ciągu pół roku podskoczyła do blisko 20%, a teraz jest od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, można powiedzieć, od momentu, kiedy założyciel Ryszard Petru opuścił szeregi, a w zasadzie przesiadł się z fotela lidera do tylnej ławy. No, Nowoczesna jest w sposób ciągły pod tą kreską, pod progiem poparcia 5 punktów procentowych. Czyli jesteście dobrej myśli, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, tak? To znaczy, no, wybory samorządowe nie są naszym celem samym w sobie. Ja w ogóle uważam, że jest dosyć duży problem, aby ocenić, kto wybory samorządowe wygra, kto przegra. Ja uważam, że wszyscy wygrają. To znaczy, wygrają ci, którzy pójdą do... Prawo i Sprawiedliwość ogłosi, że ma najwięcej radnych na szczeblu powiatowym czy też gminnym. PSL powie, że ma najwięcej wójtów, Platforma Obywatelska powie, że rządzi największą liczbą sejmików. My powiemy, że mamy 3-4 tysiące radnych i to jest dla nas sukces, bo nie mieliśmy żadnego radnego. No i tak każdy odtrąbi swój sukces. To nie są wybory, które można porównać z wyborami parlamentarnymi czy poparciem ogólnopolskim z racji na charakter tych wyborów. Tutaj powiedział, chodnik, ani kładka czy ścieżka rowerowa, no nie ma poglądów politycznych i często bywa tak, że wyborcy, którzy mają sympatie związane z jednym czy z drugim ugrupowaniem, wybierają lokalnych włodarzy, lokalne komitety, które nie mają jakichś afiliacji politycznych, czy są skupione wokół jakiegoś ważnego problemu. Obwodnicy dla miasta, zanieczyszczenia powietrza, czy też budowy jakiejś poważnej infrastruktury technicznej. Panie pośle, temat, który, tragiczny temat, który żyje od kilku dni w mediach, chodzi o śmierć brata posła Chruszcza. Samobójstwo, niektórzy mówią. Inni twierdzą, że jednak sprawa jest o tyle dziwna, że powinna być bardzo dogłębnie zbadana. Zresztą prokuratura również tutaj mówi, że jest prowadzone, intensywne czynności są prowadzone. Ja od samego początku twierdzę, że no nie wierzę w samobójstwo. No uważam, że należy to po prostu wykluczyć i w ogóle o tym nie mówić. Ja znałem Pawła Chruszcza. Oczywiście bardzo, powiedzmy, to była płytka znajomość, bo w zasadzie kilka razy mieliśmy tylko okazję
rozmawiać. Człowiek bardzo ciepły, serdeczny, kontaktowy. Był bardzo zdolny na terenie. Przypomnijmy, pierwszy raz zaistniał wiele, wiele lat temu, kiedy protestował przeciwko wejściu NATO do Polski. Później jego poglądy trochę ewoluowały, ale jednak był bardzo, bardzo aktywny. Był znany z różnego rodzaju inicjatyw, był radnym. Komu jak się narazić? To wszystko wskazuje, że chodzi o kwestię KGHM-u. Ja między bajki wkładam te wątki dotyczące przedszkola czy... No właśnie trudno, prawda, bo... trudno sobie... Czy tu pani redaktor jest większym fachowcem w tej materii, ale nie wydaje mi się, aby ktoś był w stanie tak obrzydliwą zbrodnię dokonać za kwestię mniejszą niż 1 000 000 zł, bo tam kwestia tego przedszkola. O, ale czasem ludzie giną za naprawdę grosze. Piwo, oczywiście, tak, czasem tak, giną za 2 zł pod sklepem. Natomiast no tutaj patrząc na przygotowanie, przeprowadzenie tego wszystkiego, no nie wydaje mi się, aby to było. Ja bardzo liczę, że państwo polskie stanie na wysokości zadań, bo to jest taki test, ale to jest też test również dla premiera Mateusza Morawieckiego. To znaczy, no, to jest oczywiście brat posła, który wspiera, jest zapleczem dla rządu. Ja mam nadzieję, że wszystkie instytucje podległe panu premierowi zrobią wszystko, aby tę sprawę wyjaśnić. To kolejna śmierć, która jest niewyjaśniona, prawda? No niestety. Ja z przerażeniem to wszystko obserwuję, ponieważ no, nie jest to odosobniony przypadek. Wasz poseł ginie w wypadku samochodowym, prawda? Tak. Tak. I Rafał Wójcikowski. Właśnie myślę o świętej pamięci pośle Wójcikowskim i właściwie no, wątpliwości nadal są, nadal pozostają, prawda? Szereg pytań, które są bez odpowiedzi, nie wiadomo do końca, bo nie wiemy, co się stało wtedy, prawda? No, sytuacja tam też wielokrotnie była przeze mnie przywoływana. No, najbardziej taka kuriozalna rzecz to jest kwestia akumulatora, który znajdował się 20-30 metrów poza samochodem, a maska samochodu była zamknięta. Czy też no, taka zbiorowa awaria wszystkich karetek pogotowia ratunkowego w najbliższej okolicy, a to akumulator wysiadł, a to atak hakerski na centralę telefoniczną, a to brak leków ratujących życie i karetka nie mogła wyjechać. Sytuacja co najmniej niezrozumiała. Czy też no, dwukrotny eksperyment procesowy, ponieważ no, za pierwszym razem nie udało się śledczym ustalić właściwego przebiegu zdarzenia, czy też, bym powiedział, wykluczające się zeznania świadków. To są oczywiście informacje nieoficjalne, prasowe, które dziennikarze zdobyli od przedstawicieli prokuratury. Natomiast w przypadku no, Pawła Chruszcza no, przede wszystkim dla mnie zastanawiający jest ten szum informacyjny, który również w przypadku Rafała się też pojawił. To znaczy od razu wrzutka 2 spraw, które moim zdaniem tylko i wyłącznie próbują odwrócić uwagę. No, ta informacja, która ukazała się w następnym tygodniu, czy w ogóle sama korelacja zdarzeń. Mamy do czynienia z zaginięciem człowieka, które nastąpiło na dzień przed Bożym Ciałem, czyli przed długim weekendem, jak to w polskich warunkach wygląda. I jeszcze jedna rzecz, którą warto bym powiedział. Mianowicie ja w niedzielę uczestniczyłem w Dniu Dziecka organizowanym przez prezesa Rady Ministrów w ogrodach KPRM-u. I zgłosili się do mnie, będąc też również na tym Dniu Dziecka, kibice Chrobrego Głogów. I mówią, panie pośle, dla nas to była sytuacja niezrozumiała. Mianowicie my, kibice, szukaliśmy ochotnicza straż pożarna, natomiast nie policja i nie państwa straż pożarna. I to my znaleźliśmy, to my poinformowaliśmy policję. Bardzo dziwne zachowanie. Będziemy na pewno wracać jeszcze do sprawy śmierci i pana Rafała Wójcikowskiego i Pawła Chrusza. Bardzo dziękuję za wizytę w studiach. Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz15. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Rządy pieniądza.
Dzień dobry Państwu. Anna Grabowska, witam w audycji Rządy Pieniądza. Rozpoczynamy zatem Rządy Pieniądza. Moimi i Państwa gośćmi są Mariusz Pawlak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Roman Ziruk, analityk e-Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. I Arkadiusz Pączka, pracodawcy RP. Dzień dobry. Panowie, za niecałą godzinę rząd zajmie się kwestiami bardzo ważnymi dla właściwie kieszeni każdego, chciałam powiedzieć Polaka, ale myślę, że cudzoziemca również, który pracuje w Polsce, tak naprawdę, więc właściwie dla każdego. Wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę do opracowania projektu budżetu na rok 2019. Propozycja wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Waloryzacja emerytur i rent w 2019 roku. No i właśnie, miała być jeszcze minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa, również na 2019 rok, oczywiście ta minimalna. Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że stawka godzinowa z porządku obrad, mówiąc kolokwialnie, wypadła, ale na pewno jest o czym rozmawiać, a może tym bardziej, bo okazuje się, że temat jest bardzo dyskusyjny. Sama minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała wczoraj w Polskim Radiu, że nie ma tutaj porozumienia z minister finansów, która nie zaakceptowała kwoty, którą zaproponowało Ministerstwo Rodziny, a zaproponowało, przypomnę, 150 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę płacy minimalnej w 2019 roku do kwoty 2250 zł brutto, natomiast godzinowej do 14,70 brutto. Tak tutaj mamy o złotówkę. Pytanie, czy ta propozycja Ministerstwa Rodziny jest propozycją wyważoną, czy jest, jak rozumiem, zbyt wysoko według resortu finansów? Co panowie na to? Może na początek pan Mariusz Pawlak? Dziękuję. No, taki można powiedzieć ulubiony temat, prawda? Planowanie i propozycje. Znaczy ja może zacznę to i dochodząc do tego, bo to jest tak. Z jednej strony oczywiście dzisiaj mamy czasy, kiedy to zorientowanie na słabsze grupy społeczne jest dużo mocniejsze. Okej, okay. Teraz jest pytanie, gdzie jest jednak ten punkt przegięcia, gdzie trzeba sobie powiedzieć stop. No i jak zwykle każdy polityk czy dysponent nie swoich pieniędzy ignoruje podstawowe zasady matematyki, no i kieruje się pewnymi też emocjami. I gdzie jest ta rozsądna... Kto to jest ten dysponujący nie swoimi pieniędzmi? Minister rodziny? No minister rodziny praktycznie każdy, kto jest pewnego rodzaju dysponentem tak zwanego wirtualnego budżetu państwa, tak? Ponieważ jak podwyższyć płacę minimalną albo jak podwyższyć stawkę? To jest bardzo proste. Wystarczy obniżyć podatki, które są bardzo wysokie, nakładane właśnie przez tego dysponenta na pracowników i wówczas mamy dużo wyższy dochód rozporządzalny. Natomiast no oczywiście to, co pani redaktor wspomniała, no ciężko jest pogodzić to, żeby z jednej strony podwyższać płacę minimalną, a z drugiej strony jeszcze finansować programy socjalne. No i tutaj rzeczywiście no minister finansów pracuje na Excelu i wiadomo, kiedy te czerwone pola tam się zapalają, no to trzeba powiedzieć stop. No bo czy 14,70, a czemu od razu nie 30, prawda? I będziemy mieli spokój na kilka lat. Prawda? No. Z czegoś to nam jednak wynika, to inflację się analizuje chociażby, no z czegoś to jednak wynika. No tak, ale inflację dzisiaj jest bardzo ciężko przewidzieć. Mamy ogromny komfort i to jest najważniejsze, pewnego takiego pobudzenia koniunktury gospodarczej, czyli takiego świeżego powiewu, szczególnie z gospodarki niemieckiej i europejskiej. Wszyscy na świecie naprawdę bardzo, znaczy na świecie, w Europie głównie, Europejski Bank Centralny przygląda się temu, czy nie jest to tylko chwilowy taki pik, który zostanie wytłumiony. No i teraz tak, oczywiście dzisiaj, jeżeli chodzi o planowanie budżetu, komfort jest ogromny, tak? Możemy planować też te wydatki, ale niestety sukces gospodarczy i sukces budżetowy nie zależy tylko i wyłącznie dzisiaj od Polski, ale też od koniunktury europejskiej. Kiedy ona się zmieni, no to wówczas pewnie te rewizje budżetowe będą. Ten wzrost gospodarczy założony przez rząd 3,8 to jest bardzo ostrożny. Rozumiem, że on musi odpowiadać się skali tych rewaloryzacji. A myślę, że śmiało powyżej 4% w następnym roku jeszcze będzie. Oczywiście, jeżeli sytuacja... To założone w makro za chwilę, natomiast teraz bym chciała o tej płacy. Rozumiem, że pana zdaniem ta propozycja minister rodziny jest propozycją wygórowaną. To znaczy, ja powiem tak, no tą płacę wyreguluje rynek, tak? Znaczy w sytuacji dzisiaj, kiedy to bezrobocie jest niskie i popyt na pracownika jest bardzo wysoki, tak naprawdę, to ta płaca minimalna, ona i tak rośnie. Z kwestia, ile jest jej w szarej strefie czarnej, a ile w oficjalnej, ale
powiedzmy, zbyt duże podniesienie tej stawki minimalnej, no będzie to, co mówimy od wielu lat, no tak naprawdę będzie skrzywdą dla tych najgorzej wykwalifikowanych, bo to oni ucierpią tak naprawdę przy jakichkolwiek redukcjach kosztów przedsiębiorstwa. No muszę powiedzieć, że w jednym się z panem nie zgadzam, bo płacy minimalnej nie wyreguluje rynek. Po to jest płaca minimalna, żeby nie rynek ją regulował. Więc teraz jakie jest stanowisko pan Roman Zirk w tej sprawie? Znaczy, wygórowana ta propozycja, czy wyważona? Nie, ta propozycja nie jest wygórowana. Już mieliśmy podwyżkę o 150 zł, pamiętamy, w 2017 roku. Jeśli chodzi o sytuację w gospodarce, jest w tym momencie lepsza, perspektywy są również lepsze. Jeśli chodzi o to, kto dostaje tą płacę minimalną, to w tym momencie też jakby już widzimy, że jakby to, teoretycznie ta płaca powinna trafiać do najmniej wykwalifikowanych osób. W tym momencie już osoby, które właśnie zaczynają pracę nawet w jakichś sieciach handlowych, dostają więcej pieniędzy. Więc nie sądzę, że to będzie aż tak duże obciążenie dla pracodawców w tym momencie, zwłaszcza dla tych największych, skoro i tak już teraz płacą więcej. Plus kwestia jest taka, że chcemy utrzymać ten stosunek w relacji do płacy średniej na poziomie 47%. Plus kwestia jest taka, że ta płaca i tak musi wzrosnąć zgodnie z ustawą o 117 zł, więc no, ta różnica tutaj 30 paru złotych to nie sądzę, że po prostu jest się o co bić. Myślę, że jakby znaczenie ma to, że po prostu chodzi o to, żeby nie zasygnalizować, że budżet jest bardziej elastyczny niż jest w rzeczywistości i że po prostu możemy przeznaczać więcej pieniędzy na inne rzeczy. Ale powiedział pan trochę, że nie sądzi pan, że jest się o co bić. Z czego punktu widzenia pan mówi? Z punktu widzenia dysponenta rządu, czy tego, który jakby to dostanie do kieszeni? Znaczy bardziej z punktu widzenia pracodawców. Miałem na myśli, że to jest kilkadziesiąt złotych i to nie jest aż tak dużo w tym. Że mogliby zapłacić. Tak, że to nie uderzy ich aż tak mocno, skoro i tak płacą więcej teraz, zwłaszcza tych największych. Plus kwestia jest taka, że po prostu z punktu widzenia rządu, moim zdaniem, wydaje mi się, że po prostu chodzi o niewysłanie sygnału takiego, że budżet jest z gumy i możemy więcej pieniędzy wydawać na inne rzeczy. Mhm. I że to jest tutaj klucz. No dobrze, to teraz powiedzmy o jednej wielkości, o której pan powiedział, czyli tych 47% i utrzymanie i 117 zł. Relacja jest taka, że gdyby było 117 zł, to ta relacja płacy minimalnej do średniej by się cofnęła, tak powiem, nie poszła w górę. Natomiast tu jesteśmy winni propozycję partnerów społecznych podać, tak? Więc Solidarność proponuje, żeby jednak było to w górę, czyli 47,8%, to proponuje kwotę 178 zł. O 50% płacy średniej mówi OPZZ, ale to jest 238 zł. No tu jest już spora różnica. Rząd w ubiegłym roku przelicytował jakby wszystkich tak naprawdę i związki zawodowe i pracodawców. W tym roku okazuje się, że nie, ale proponuje jednak więcej niż 117 zł pracodawców. Arkadiusz Pączka. Czy proponuje więcej niż 117 zł, no ale ta propozycja spotkała się, można powiedzieć, trochę z kontrą od minister finansów. Tak, no właśnie. Bo to była, pamiętajmy, propozycja minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która to wnosi tą propozycję na posiedzenie Rady Ministrów. I jednocześnie później trwa dyskusja. My jako partnerzy społeczni... Która, jak widać, musi potrwać dłużej. Tak, no to jest dosyć ciekawe, bo myślałem, że to nie będzie aż tak problematyczna kwestia. Raczej byłem tutaj zwolennikiem tego ustawowego podniesienia wskaźnika, o co apelowali partnerzy po stronie pracodawców Rady Dialogu Społecznego, bo akurat w tej kwestii tu się porozumieliśmy. Zarówno my, Business Center Club, jak i Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego postawaliśmy... Tak, dlaczego właśnie? Jaki argument, żeby tak Państwo co roku to proponujecie minimum. Tak, no można... My co roku, a można powiedzieć, że rząd dyskutowaliśmy co roku, podnosi do okrągłej kwoty, lubi okrągłe kwoty. Czyli no nie, ale za poprzedniej koalicji po OPSL była ta kwota minimalna, tak? Groszowa. To zgadza się. Wtedy ta dyskusja inaczej wyglądała, oboje akurat pamiętamy. Natomiast to jest trochę tak, że patrzymy na całą gospodarkę. No, wydaje nam się, że rzeczywiście, tu zgadzam się z przedmówcami, dla dużych przedsiębiorstw to nie będzie miało znaczenia, ale dla tych mikro i małych przedsiębiorców to ta podwyżka w swoich kosztach będzie miała znaczenie i myślę, że dla nich, o których często i długo dosyć się mówi premier Morawiecki i też w planie Morawieckiego pomocy dla mikro i małych przedsiębiorców, to myślę, że akurat ta pozycja kosztowa w postaci tych 33 zł, to jest taka różnica między nami a propozycją ministra Rafalskiej, dosyć może być znaczna.
My kiedyś jeszcze dyskutowaliśmy o ciekawej kwestii, to pani redaktor pewnie pamięta, regionalizacji płac minimalnej. O, to jest temat, o którym też chciałam. Bo pamiętajmy, czym innym jest ta płaca minimalna i siła w województwie mazowieckim, które dawno jest przekroczona, czym innym jest w województwie podlaskim, czy na północy kraju, tak? W niektórych regionach. A jak to jest w Szydłowcu? Niech pan powie, że w którym dawno jest przekraczona, no więc tam mamy troszkę tę specyficzną. Specyficzną, tak, zgadza się. To zawsze są te dane, które pamiętam, chyba Instytut Pracy i Polityki Społecznej nam przedstawiał, że ona jest bardzo zróżnicowana. Oczywiście, no, to jest kwestia, że trochę w tym znaczeniu jest to istotne, że ta siła nabywcza tej płacy minimalnej w niektórych województwach dla niektórych działalności przemysłu ma dosyć duże znaczenie. Też pamiętajmy, że płaca minimalna od płacy minimalnej liczą się też inne kwestie składki, tak? To jest płaca minimalna, to jest nie tylko to, co gdzieś tam pracownikami wypłacamy, ale to jest dodatek za pracę w nocy. Świadczenia dodatkowe. Świadczenia wszelkie dodatkowe w godzinach nadliczbowych chyba przy odprawkach. Tak więc ten element jest dosyć szczególnie istotny. I trzecia, ostatnia kwestia, którą gdzieś tam zawsze podnosimy w naszej dyskusji, nie? Poziom płacy minimalnej, a wydajność, tak? No, no połączenie tych dwóch elementów, które w naszej perspektywie niekoniecznie tutaj się w polskiej gospodarce, można powiedzieć, przekłada, bo ta wydajność jest na niższym stopniu niż w innych gospodarkach ościennych. Tak więc no, my zawsze wychodzimy z perspektywy ostrożnościowej, bo teraz rzeczywiście jest taki powiew optymizmu, ale w perspektywie drugiego półrocza może być różnie. Tak więc nasze stanowisko jest tutaj o ustawowe minimum, czyli 117 zł. No i ciekawi jesteśmy dyskusji, która mam nadzieję przetoczy się na posiedzeniu Rady Ministrów. No to trochę pogdybajmy, jak mamy szansę. Czyli co, jest szansa na to, żeby było 117 zł w tej sytuacji wobec spadku? Ja powiem tak, patrząc przez pryzmat różnych projektów społecznych, patrząc przez pryzmat chociażby wyprawki dla ucznia na poziomie 300 zł dla każdego, patrząc przez pryzmat dopłat, o których będziemy rozmawiać do czynszu, ja jestem przekonany, że rząd podejmie decyzję o ustawowym minimum, czyli 120-117 zł. Myślę, że nie będzie to przelicytowanie propozycji ministra Falskiej. Budżet nie jest z gumy. Myślę, że inne świadczenia socjalne mocno drenują budżet i tu rzeczywiście minister finansów jest chyba strażnikiem tych wszystkich pozycji kosztowych. I ostatnia jeszcze kwestia, którą się przypomniałam, pamiętam, że płaca minimalna też ma wpływ na kwestię zamówień publicznych i w ogóle całą gospodarkę taką tego obszaru, w realizacji kontraktów, których nie ma. Tak więc no, ale w zamówieniach publicznych mamy jakby tu porozumienie, żeby nie konkurować niską płacą. Zgadza się, patrzy umowa o pracę, tak? No, ale no, myślę, że to przełożenie tej płacy minimalnej ma szczególne znaczenie kilku obszarów, tak więc no, ja jestem tutaj akurat, moim zdaniem będzie to ustawowe minimum, które gdzieś tam mam nadzieję wszyscy będą patrzeć na jej wpływ na całą gospodarkę. A jeszcze jedno zdanie tylko pan Roman Ziruch, bo ja mam wrażenie, że pan powiedział inaczej, że można dać więcej, czyli będzie te 150? Znaczy, tak bywa. Moim zdaniem 150 wydaje mi się, że może być bez problemu w tym momencie, tak, ale raczej nie więcej, tylko pytanie, czy faktycznie ministerstwo, znaczy czy faktycznie nie ministerstwo, czyli nie posłowie zdecydują się na po prostu na wysłanie sygnału. Nie miał jeszcze szansy pan Mariusz Pawlak, że tak powiem, pogdybać, tak? Czyli powiedzieć, czy uważa, że te 117, które proponują pracodawcy, przedsiębiorcy, których reprezentuje, jest realne, czy może więcej, ale zanim odpowie pan, to jeszcze tylko powiem, że jeżeli to byłoby tak naprawdę, jak proponuje ministerstwo, to byłoby to i tak na rękę 1634 zł. Jeśli ktoś pracuje na etacie, 12 zł przy umowie o dzieło i 9 na umowie zlecenie, że tak z 10 razy mniej niż u naszych zachodnich sąsiadów, nawet w niektórych przypadkach. Bardzo proszę, pan Marszałek. To ile będzie? 117? Zresztą ja bym poczuł dwa wątki. Jedno, że rzeczywiście jakby celem jest to, żebyśmy zarabiali co najmniej tyle, co zarabia się na Zachodzie. Na pewno nie uda się tego poprzez ustawienie tych płac jako płacy minimalnej. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, to co panowie powiedzieli, a później to bym się z tym zgodził, że rzeczywiście proszę zobaczyć, że dzisiaj ta kwestia płacy minimalnej dotyczy mniejszości zatrudnionych. Czyli jednak ten zły rynek na zdrowych zasadach płaci więcej. Czyli może trochę, można powiedzieć, taki psikus dla rządzących, że jednak przedsiębiorcy i pracodawcy za swojego pracownika są w stanie zapłacić więcej, niż wycenia go rząd.
tak? Natomiast oczywiście, wracając do tego, płaca minimalna, czy to będzie 117 czy więcej, ja z reguły chciałbym, żeby pracownicy zarabiali jak najwięcej, tak samo, żeby przedsiębiorcy zarabiali jak najwięcej, natomiast płacę minimalną ustawia się na ten czas dekoniunktury i to będzie czas prawdy, bo dzisiaj pracodawcy płacą więcej, natomiast jeżeli ta koniunktura się cofnie, to rzeczywiście tym takim breakerem, jeżeli chodzi o rentowność, no to będzie to ustawiona sztucznie płaca minimalna. Powiedział Pan jedno bardzo, tak myślę, tutaj istotne zdanie dla naszej dyskusji, że rynek wycenia pracowników lepiej. Przechodzimy do następnego tematu, który będzie tematem dzisiaj w rządzie. Mam na myśli płacę minimalną w sferze budżetowej. No bo skoro rynek wycenia lepiej, to nie dotyczy to tej grupy oczywiście i wiemy o tym, że w hipermarkecie czy tam markecie ktoś zarabia ponad 3000 zł, a ten urzędnik właśnie jego często, szczególnie w regionach, tak poza największymi miastami, poza Warszawą, zarabia mu płacę minimalną, więc trochę ma się o co bić. To jak? Uda się, żeby ta płaca minimalna wynosiła 12%, jak proponuje Solidarność, 12% wzrosła, jak proponuje Solidarność. Mówimy o podstawie wynagrodzenia w sferze budżetowej, a może to będzie owe 7,1%, tak jak ta propozycja, która dotyczy płacy minimalnej, tej 150 zł, którą proponuje Pan Arkadiusz Pączka na początek. Znaczy, tu jest odwieczny problem, bo o tym zamrożeniu płac w sferze budżetowej to już chyba trwa 8 lat. Tak, to 9 rok. Jest. 9 rok. I to rzeczywiście związki zawodowe często podkreślają, że już ten dysonans między płacą i w ogóle wartością tej płacy w administracji, a w innych gałęziach handlu jest zgoła inaczej. Rzeczywiście my ze swej strony często podkreślamy o efektywności pracy w administracji publicznej, bo jeżeli słyszymy o wzroście zatrudnienia w administracji, a nie odchudzeniu, o generowaniu nowych miejsc pracy w administracji, a nie o podejściu takim, jaki jest w korporacjach, bardziej efektywności tutaj oceny poszczególnych stanowisk, to być może w ramach tej puli pieniędzy, którą dysponują poszczególne urzędy, jest możliwość podniesienia płac w danych urzędach, tak? Ja jestem przeciwny takiemu reglamentowaniu ustawowemu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla pracowników administracji publicznej, jeżeli ich pensje nie wzrastają, a inflacja, ceny żywności, wszystko idzie do góry. Można powiedzieć, ta niechęć do pracy wzrasta. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że są jakieś takie, można powiedzieć, luki w administracji, gdzie tą efektywność można podnieść w ramach określonych budżetów i jednocześnie to się przełoży na wzrost wynagrodzeń. Myślę, że każdy dyrektor ma, ja sam byłem kiedyś pracownikiem administracji, są tak zwane wakaty niezastępowalne po to, żeby gdzieś tam te środki z tych wakatów poprzesuwać na osoby, które pracują w departamentach, tak? No, bardziej jestem zgoła zwolennikiem podejścia efektywnego i oceny efektywności prac w administracji i w tym kierunku zwiększać wynagrodzenie. Oczywiście jesteśmy jako pracodawcy za odmrożeniem płac w sferze budżetowej, żeby to jasno było tutaj zakomunikowane i zdajemy sobie sprawę o tym, że płace w innych sektorach gałęzi rosną, natomiast administracje one od 8 lat już są na takim status quo. I to się przekłada na jakość pracy administracji, ale jednocześnie jak robimy analizy zatrudnienia ilości osób w poszczególnych ministerstwach, urzędach, no to widzimy, że tam jest wzrost zatrudnienia. Tak więc no, myślę, że ta efektywność, o której może za często mówię, można w innym sposób ułożyć i może się przyczynić do wzrostu wynagrodzeń. No, tu też duża rola jest dyrektorów generalnych poszczególnych urzędów, którzy mają budżety i mogą w jakiś sposób zatrzymać poszczególne osoby. Podnosząc Pan, już tyle kwestii, że już nawet nie wiem, jak dalej dopytywać, bo co najmniej już te cztery różne. To jest bardzo trudny temat. Tak, tak. No to zacznijmy od tego pytanie, gdzie, tak? Ponieważ mówi Pan tutaj o tym, żeby może dołożyć, nie,
już trochę przesadziłam, ale że może powinni pracować bardziej efektywnie. No to się wiąże z tym, co powiedziałam, czyli z dokładaniem ewentualnych zadań, bo zadań jest coraz więcej, na przykład chociażby tych związanych z obsługą cudzoziemców. I stąd jest to pytanie, gdzie ci urzędnicy mieliby pracować efektywnie? W tych urzędach centralnych, o których pan powiedział, gdzie wzrasta liczba, czy też właśnie gdzieś tam w regionie, gdzieś tam przy granicach, gdzie mają coraz więcej do wykonania pracy, a zarabiają ciągle płacę minimalną właśnie tam przede wszystkim. I to jest pytanie, czy tu może zróżnicować ich wynagrodzenie. Nie wiem, coś co teraz powiedziałam jeszcze chyba nie padło w tej dyskusji, aczkolwiek, tu pana złapię za słowo, w dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego padały jednak takie, no nie wiem jak to powiedzieć, propozycje, takie opinie były, że no ci urzędnicy mają jednak więcej pracy i należy im się podwyżka podstawy wynagrodzenia, a nie tylko to, co zdecyduje kierownik poszczególnej placówki. Nie wiem, pan Roman Zirup, niech się do tego odniesie. Znaczy, generalnie jeszcze się nawiążę do tego, co było wcześniej, czyli do tej efektywności, bo to jest wzrost efektywności, to jest bardzo ładne słowo, ale to ukrywa pod sobą troszeczkę mniej ładną prawdę, czyli że wzrost efektywności wiązałby się prawdopodobnie z odchudzeniem tych departamentów, no ze zwolnieniami. Ale pytanie też, dla kogo ten wzrost efektywności? Dla tego urzędnika tam na dole, który pracuje, czy dla tego szefa? No. Znaczy, to jeszcze utrudniamy to pytanie. Tak, znaczy chodzi ogólnie po prostu, żeby urzędy działały efektywnie i żeby faktycznie urzędnicy, no bo to jest sytuacja szkodliwa, żeby urzędnicy nie zarabiali więcej w momencie, gdy inflacja systematycznie rośnie, w momencie, gdy cała gospodarka zarabia dużo, dużo więcej. No i to powoduje, że po prostu, chociaż to też jest ciekawe, że faktycznie zatrudnienie w administracji rośnie, a zachęty systematycznie spadają, bo płace nie rosną. No ale z kolei z badania, które przeprowadziła Solidarność, akurat Solidarność pracowników sfery budżetowej, wynika, że w ubiegłym roku zgłosiło się 30% mniej potencjalnych kandydatów do pracy w urzędach, więc 30% to duży spadek. Ogólnie jest mniej ludzi do pracy w gospodarce w tym momencie. Mamy tak ekstremalny spadek bezrobocia No ale nie 30%. No, nie 30%, to prawda. To jest duża różnica. Dobrze, teraz pan, jeszcze Mariusz Pawlak, jakby się pan do tego odniósł, no mówiłam, 12% podwyżka w budżetówce. Chciałbym tak, z jednej strony powiedział to, że tu mamy, premier Morawiecki mówi o budowie gospodarki innowacyjnej, a z drugiej strony efektywność pracy urzędnika byśmy podwyższali z zakresem obowiązków. No właśnie. No. To bardzo ciekawe. Ja bym powiedział w ten sposób. Co jest rzeczywiście, można powiedzieć, anomalne? No to, że jeżeli mamy wiceministra, który zarabia 6 czy 7 tysięcy złotych, ma decydować o elektrowni atomowej za 50 miliardów, tak? Moje dzieci mają uczyć nauczyciele, którzy rzeczywiście zarabiają płace często poniżej sprzedawcy w sklepie, tak? Czy mamy ordynatorów, czy lekarzy, których pensje nie muszą pracować na dwa etaty. No to jest anormalne. Ale teraz jak z tego wyjść i z tego odwiecznego problemu dotyczącego przerostu zatrudnienia w administracji? Skąd on jest? No on był bardzo prosty. W sytuacji, kiedy były niskie wynagrodzenia w gospodarce rynkowej, to żeby znaleźć pracę, szło się do tego, można powiedzieć, łatwiejszego miejsca i mniej efektywnego zawsze będzie, czyli do administracji państwowej. Jak ją odchudzić? To jest proces, o którym żeśmy rozmawiali. Jeżeli płace w gospodarce rynkowej rosną, no to przecież ci urzędnicy nie będą przy niższej pensji pracować w urzędach, tylko będą przechodzić. Urzędnicy, najbardziej efektywni właśnie. No trudno, tak? Oni będą przechodzić do właśnie gospodarki prywatnej za wyższą płacę i tam będą pracować. Wówczas dojdzie do odchudzenia, do odchudzenia administracji, będzie można tym pracownikom zaoferować większą płacę. Ponieważ to, że ten krok dotyczący obniżenia wynagrodzeń dla administracji państwowej nie jest krokiem w dobrym kierunku. Jeżeli chcemy specjalistów, którzy mają budować nam nowoczesną gospodarkę, kształcić dzieci i nas leczyć, muszą zarabiać porządne pieniądze. Ale oczywiście, no jeżeli będziemy mieli administrację większą niż, kilkakrotnie większą niż naszą armię dzisiaj, no to rzeczywiście nie jesteśmy w stanie takiego budżetu tam zaalokować. Wierzę w to, że ten proces naturalny, czyli przechodzenia pracowników z jednej sfery do drugiej, on będzie następował i czym gospodarka będzie się unowocześniała, to będzie proces szybszy, ale rzeczywiście podwyżka, nie wiem, czy o 10 czy o 5% tych płac, ona nadal jest skandalicznie niska.
No właśnie, ja myślę, że też tutaj pan powiedział jedną rzecz, chciałabym, żebyśmy o tym pamiętali, że przecież sfera budżetowa nie są tylko urzędnicy, o których rozmawiamy, ale to jest na przykład sanepid, który zarabia poniżej płacy minimalnej, bo się kombinuje, żeby był niecały etat, tak? Bo na przykład nie ma pieniędzy, czy nie wiem, tam powiedzmy jakieś rozmaite inspekcje sanitarne, weterynaryjne i tak dalej. Więc to jest znacznie, znacznie szersza grupa, ale powiem tak, najważniejsze dla mnie jest tutaj jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym, żeby pan Arkadiusz Pączka się do tego odniósł. Mianowicie mówi pan o tym, że no, można tam jakoś manewrować tymi etatami, zastępowalne, niezastępowalne, no ale klucz jest w tym, czy podnieść podstawę wynagrodzenia im, czy też właśnie, nie oszukujmy się, są pieniądze dla administracji, one są przekazywane już kolejny rok, tylko z tym, że do dyspozycji kierowników placówek, którzy rozdzielają je po swojemu uważaniu tak naprawdę i pokazują tam przedstawiciele związków zawodowych akurat z tej sfery, że doprowadza to do zróżnicowania przy takiej samej pracy pracowników i to no, jest niebezpieczne. To jest właśnie system ocen, tak pani dyrektor mówi, że oni rozdysponowują te kwoty po swojej. To tam się związki przeciwstawiają właśnie przede wszystkim. Tak, no bo to czasem jest takie po prostu wpisywanie w tabelkę każdemu porówno, tak? A czegoś, czego nie ma po stronie przedsiębiorców, tam system ocen w firmach są zazwyczaj oparte o pewne wskaźniki, ja nie mówię o KPI-ach czy innych tam już prorynkowych. Czyli tak samo powinno być tutaj w budżetówce? No tak, nie we wszystkich stanowiskach, tak. No czym innym jest praca w oddziale ZUS-u w mojej miejscowości, a czym innym jest praca menadżera w na przykład Państwowym Funduszu Rozwoju, który dysponuje tutaj, jak mówię, czy menadżera, który jest odpowiedzialny za duży projekt w administracji gospodarczej na przykład. Czy ja dobrze rozumiem, że pan proponuje różnicowanie podstawy wynagrodzenia w sferze budżetowej? Pamiętajmy też, że duży jest odejście pracowników wykwalifikowanych i dobrych do sektora prywatnego, tak? Z tym jest duży problem. Rzeczywiście, my obserwowaliśmy to kiedyś przy projektach unijnych, gdzie duża część kadry administracji, ucząc się w ogóle, rozpoznając te projekty unijne, odeszła z administracji, zakładając swoje. Oczywiście to też jest godne pochwały, zakładając własne działalności i później ewentualnie pisząc te projekty jako już prywatne firmy. Ale gdybym chciała zanalizować problem, to bym powiedziała, no dobrze, to ktoś przychodzi, mówi, odchodzę do biznesu, daje mi pan, panie dyrektorze, czy tam kierowniku no, dyrektor dwa razy więcej. No dyrektor jest tutaj trochę sztywne maramy, no on nie może pewnych drabinek przeskoczyć. Pamiętajmy, że w administracji są pewne drabinki na poszczególnych stanowiskach, ale które są określone limitami. Można dojść górne granice. No można dojść górne granice, można w formie premii, których było głośno w ostatnim czasie, dla już tu mówimy o tak zwanej RC. No ale to jest rzeczywiście problem w administracji i tak jak mówię jasno, my jesteśmy za odmrożeniem funduszu płac, bo ten eksodus pracowników będzie jeszcze większy. Pamiętajmy, ja nie wiem dokładnie ile procent co roku przychodzi na emeryturę, około chyba 5% w administracji. Mm-hmm. Być może rzeczywiście no, to też spowoduje pewne jakieś możliwości. Natomiast no, też zatrudnienie wzrasta. No, to też jest jeden argument, który jest godny warty podkreślenia, że zatrudnienie w administracji wzrosło w ostatnim czasie. No dobrze, ale to teraz powiem tak. Od 2010 roku, w tym samym czasie, w którym mrożone są wynagrodzenia w budżetówce, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o prawie 40%, a płaca minimalna o około 60%. No i to jest pytanie, oczywiście o tyle nie wzrośnie w sferze budżetowej, to jest oczywiste, ale czy dlatego tam nie rośnie, że trochę tak to pobrzmiewa, mam wrażenie, z niektórych wypowiedzi tutaj nie ma na to pewnego przyzwolenia społecznego, bo tak się utrwaliło, że jeżeli on tam nie za dobrze pracuje, może, tak jak powiedział pan Mariusz Pawlik, jak nie mogę sobie znaleźć gdzie indziej, trochę tam parafrazuję pana wypowiedź, to idę akurat do urzędu. Czy dlatego te płace nie rosną? Pan Roman Zil. Troszkę tak. Wydaje mi się, że w społeczeństwie jest takie wyobrażenie właśnie na temat i urzędników, i nauczycieli chociażby, że to po prostu nie są jakieś zawody wysoce szanowane społecznie, wbrew temu, co mogło się wydawać. Chcemy wszyscy, żeby nasze dzieci były uczone przez najlepszych specjalistów, ale z drugiej strony jakby niespecjalnie jakby widzimy też, że
Na przykład nauczyciele mają inne benefity w postaci tam wakacji dłuższych i tak dalej. I wydaje nam się po prostu, że ten temat jest zamiatany pod dywan. Wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna też zmiana świadomości społecznej, bo w niektórych krajach na Zachodzie faktycznie funkcjonuje to inaczej, ale to też jest związane z tym, że specjaliści w niektórych właśnie grupach są po prostu lepszymi specjalistami. Jeśli chodzi na przykład o właśnie tutaj się przyczepiłem troszeczkę do tych nauczycieli, ale to najczęściej, to często bywa tak, że to nie jest zawód wybierany przez najlepsze osoby. Właśnie one często odchodzą właśnie do sektora prywatnego i tak dalej. Były takie badania przeprowadzone jakiś czas temu właśnie, że tutaj badano właśnie średnią ocen na studiach i po prostu... No tak. Natomiast wydaje mi się, że potrzebne jest... Mamy to też trochę z własnej konserwacji. Tak, że warto by było mieć wyższe wymagania wobec i urzędników, wobec nauczycieli, wobec wszystkich i jednocześnie płacić im więcej, bo już wszyscy się zgodziliśmy, że ta sytuacja obecna jest nienaturalna, ale jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jakby w momencie, kiedy dyskutujemy nad tą efektywnością, nad tym efektywnym pozbywaniem się tych pracowników, tutaj ważne jest to, żeby zastanowić się, w którym momencie jesteśmy w gospodarce. Teraz mamy szczyt koniunkturalny, jesteśmy na górce, czyli z tej górki będziemy zjeżdżać. Stosunkowo prawdopodobnie za kilka kwartałów w kolejnych latach. Więc coś takiego raczej by było warto robić w momencie, jak się na tą górkę wspinamy, a nie teraz. No dobrze, ale jest jeszcze dzisiejszą, może zmienimy trochę temat, choć ciągle pozostańmy w sferze tego, o czym rząd będzie dzisiaj rozmawiał, bo jest również też kwestia wskaźników makroekonomicznych. No i tam jest wspomniane tutaj już 3,8 PKB, ta inflacja 2,3% w stosunku do deflacji z poprzednich lat, no już teraz mamy lekką inflację, no to jest spora różnica. Jest też oczywiście wzrost płac w gospodarce, czyli tam i tam jest przewidziane, jeśli ja dobrze mówię tak z pamięci, 5,6%. No pytanie, czy to są wskaźniki realne i czy z tego wzrostu, od razu zadam to pytanie, tego wynagrodzenia w gospodarce, część nie skonsumuje PPK, o którym też, jak wiemy, dzisiaj rozmawiamy. Może na początek pan Mariusz Pawlak. O, znaczy to odnośnie PPK, to bym powiedział, bo tutaj pamiętam... To już jest ostatni punkt. Tak, odpowiedź prezesa Borysa, który mówił, że tam część osób nie zarabiających może poczuć się wykluczona. To ja bym chciał się poczuć wykluczony z PPK. Tam się chce wykluczyć, to zawsze tak, będzie można. Tak, ja bym chciał i tutaj nie narzekam, nie składam aklamacji, to jeżeli chodzi o ten system. Natomiast jeżeli chodzi o te wskaźniki budżetowe, no to wiadomo, że one zawsze są zakładane dużo ostrożniej po to, żeby dopasować chociażby te inne pochodne wskaźników po drugiej stronie, czyli wydatkowe. No ja myślę, że jednak to co ja bym, bo prognozowanie makroekonomiczne to powiem może każdy, bo nigdy się nie sprawdza. To jest bardzo wdzięczna, można powiedzieć, taka dziedzina. No ale na przykład w roku influs, jeśli chodzi o PKB. Tak, to znaczy ja się spodziewam, że następny rok będzie dużo lepszy, że to jeszcze na tą górkę żeśmy się nie wspięli, jeszcze mamy trochę czasu. Tego się niestety obawiam, bo wówczas ten apetyt budżetowy ogromnie rośnie i tych programów z plusem na końcu można jeszcze więcej ulokować i rzeczywiście, kiedy dojdzie do załamania tej koniunktury, no to będzie ciężko. Natomiast, no, co powiedzieć do założeń? No, powiedziałbym w ten sposób. Ja uważam, że będzie dużo lepiej w 2019 roku niż są te dosyć ostrożne 3,8. Inflacja to jest zupełnie co innego. My straciliśmy w ogóle jakby też jako ekonomiści kontrolę bądź możliwość interpretowania tych wskaźników. Mamy niskie stopy, mieliśmy deflację, co kompletna anomalia. Nie wiemy, jak się w tym poruszać, nie wiemy, jaka jest rzeczywista tak naprawdę inflacja, aczkolwiek wszyscy dzisiaj by chcieli, żeby ta inflacja była jak najwyższa, żeby nam zmniejszyła realną wartość zadłużenia, który jest ogromnym kłopotem, ale z drugiej strony myślę, że z takim niestety dużym zadłużeniem będziemy przez następne kilkadziesiąt lat po prostu żyć. To jeszcze krótko, Arkadiusz Pączka, zasadne jest założenie, żeby opierać się na konsumpcji, bo takie są założenia makroekonomiczne na ten przyszły rok, że jednak na konsumpcji głównie będzie się ten wzrost opierał. No to jest duży problem, bo pamiętajmy, że kwestia inwestycji, jak widzimy, inwestycji być może ruszą inwestycje w obszarze środków unijnych, tak więc
więc drugie półrocze. Natomiast inwestycje prywatne przedsiębiorców, no one nie są optymistyczne na to wają, tym bardziej, że przedsiębiorcy patrzą na otoczenie prawne, które de facto w jakimś stopniu hamuje i koszty też, no między innymi na poziom płacy minimalnej, na PPK, na inne elementy, które gdzieś tam sobie kalkulują o wzrost kosztów w przyszłym roku od 2019 roku. No to pewnie moglibyśmy takim zamknąć klamrą, no bo jeżeli wzrost mamy wynagrodzeń, to wyższa konsumpcja, czyli uda się uzyskać. Jedno zdanie, tylko budżet jest, pan Romancjur, budżet optymistyczny czy realny? Dosłownie jednym słowem. Na ten moment warto by było uważać. Założenie. Realne. Realne. Dziękuję panom dzisiaj za rozmowę. Mariusz Pawlak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Romancjur, Analityka Góry i dziękuję. Arkadiusz Pączka, Pracodawcy RP. Rozmawiała Anna Grabowska. Do usłyszenia w Rządach Pieniądza. Powtórka programu. Autopromocja. Gościem najbliższego wieczoru filmowego z Łukaszem Adamskim będzie reżyser Paweł Maślona, którego film Atak Paniki ma właśnie premierę na DVD. Będzie również pokazywany na festiwalu w Karlowych Warach. Zapraszam dziś po godzinie 22.05. Łukasz Adamski. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Czas na najważniejsze informacje.